Oddziałowa Teresa idzie porozmawiać z osadzoną, z którą na przepustce spotkała się Dagmara Szpak. To przyjaciółka Sabiny Warysz. Oddziałowa chce sprawdzić, czy to możliwe, że kobieta pobiła córkę Sabiny na zlecenie Dagmary. Źle znosisz izolatkę, co? Ogarnę. Osadzona Weronika Sołtys, w więzieniu od 5 lat. Skazana za pobicie i spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. A jak ogarniesz Sabinę, jak dowie się o waszej małej schadce z Dagmarą Szpak? Mam piękną fotkę z waszego spotkania. To nie ja chciałam się z nią spotkać, ona się tam na mnie zaczaiła. I namówiła cię do pobicia Natalii? Co? To, że ona chciała odegrać się na Sabinie, mnie nie dziwi, ale ty? No zapłaciła ci? Ma na ciebie jakiegoś haka? Nie, kurwa, to nie ja pobiłam Natalię. W życiu nie zrobiłabym tego Sabinie. Dobra, dobra. Nie takie przyjaźnie się tu rozpadały. Ale nie nasza. Zresztą Natalia powiedziała Sabinie, z kim się pobiła. I gdybym to była ja, to Sabina z miejsca by mnie zajebała. A może byłaś tylko pośrednikiem? Po cichu załatwiłaś dla Dagmary innego wykonawcę. Wolałabym się powiesić, niż tak kurwa zeszmacić. To czego chciała od ciebie Dagmara? Żebym dealowała dla niej na oddziale. Ale kazała mi się kurwa walić, bo wróg Sabiny jest moim wrogiem. A ty słyszałaś, co Natalia mówiła do Sabiny w ambulatorium? Kto ją pobił? 004 do 067. Mam coś dla ciebie. Podejdź do mnie. Przyjęłam. Jak tu trafiłam, dowaliła się do mnie taka jedna patuska z Grudziądza. Tłukła mnie przy każdej okazji. Raz właśnie to myślałam, że mnie zabije, ale pojawiła się Sabina. Zrównała ją z ziemią i powiedziała, że od tej pory jest moją rodziną. I stała się nią. Jedyną rodziną, jaką kiedykolwiek miałam. I to jest dla mnie świętość. Dla Sabiny wszystko i nic przeciwko niej.